Siemaneczko dla wszystkich. Panowie, zobaczcie. Zapasy przyjechały. Sam jęczmień. Jęczmień prawie jak browarniany. Zobaczcie, pokażę wam jak wygląda. I teraz daję 3 kubki jęczmienia, kubek mieszanki. Nie ma, niech teraz na jęczmieniu troszkę. Jęczmień jest prawie jak browarniany. 80 zł za metr. Chciałem powiedzieć za worek. Zobaczcie jaki jęczmień. No gruby. Elegancki. Na razie worek sobie wsypałem. I 2 kubki jęczmienia, kubek mieszanki. Nie ma już samej mieszanki. Z tego powodu, że lepiej będzie dla gołębi. Nie chodzi tu o finanse. Tylko i wyszło to mieszaneczka taka. Zobaczcie. To my zamówiliśmy z Bolkiem na pół. Jutro będzie Bolek zabierał. Ja idę je karmić. 19 godzina. Jest jeden na plusie. Troszkę nagramy. Pieski rosną. Są bardzo duże. Gryzą, szczekają. Później wam pokażę. Jak zdążę, jak bateria nie walnie. Idziemy karmić. Jeszcze u nich nie byłem dzisiaj. Staw troszkę widzę puścił. Idziemy karmić tygryski. Opuściło trochę, bo solary widzę. No bo jest na plusie, bo jeden na plusie to wiecie jak to. Dobra, wjeżdżamy. Gasimy lampę. Wjeżdżamy do gębników. Zaraz będzie widno. Zaraz będzie widno, panowie i panie. 19. Karmienie. Głodne na bank. Woda jest. O, coś mi się rozsypało. Kolega mi męczy, żeby wszystkie jajka porozsadzało. Siemaneczko. Dzień dobry. Koczki moje. Troszkę zmiana będzie karmy. Już jęczmienia samego dostałyście. Głodne. Już nie będzie grochów. Już nie będzie groszków. Będzie jęczmień dostawał. Tu idziecie, co? Już idę do was, czekajcie. Moje tygrysy. Wszystko żyje. U kolegi gdańskie 5 sztuk napadło. Ten co wziął 15 czy 17, nie wiem dlaczego. U Bolka normalnie, u mnie normalnie. Ten co wziął. Kolego, ty co wziąłeś 2 pary, napisz w komentarzu, czy fajnie żyją te gdańskie. Bo nie pamiętam jak cię zapisałem. U tamtego kolegi 5 gdańskich padło. U mnie nie wiem, było w 3 gołębnikach, widzieliście sami. Gołębie przyjechały z transportu. Nie były sprzedane po 2 dniach, tylko po miesiącu gdzieś. Nie wiem co tu się dzieje. Czemu upadły. Chcę jeszcze resztę ode mnie. Zobaczcie. Ale powiem wam, że jest taka sytuacja, to ja wiem na swojej skórze, że jak jest duży mróz, a gołębiom się nie da, panowie, wody, to gołąb potrafi zamarznąć. Nie wiem dlaczego, ale tak to jest. Do koleżanek idziemy teraz. I zaraz wodę im będziemy nosili. Jeszcze pójdziemy do pawi. Ktoś tam mi pisał, widziałem teraz w komentarzu, że masakra, że tyle chleba. Co miałem z tym chlebem robić? Ptaki jedzą. Ja ich nie karmię codziennie chlebem. U mnie wszystko dostają, kolego. I chleb, i karmę nawet dla psów, i mieszankę, i wszystko co potrzebne. Mają wodę? Te mają wodę. Zobaczcie, niech sobie jedzą jęczmień. Dałem 75% jęczmienia.
tutaj mam murzynkę taką ładną. Wyjedzą te dobre. Jest, tu jeszcze widzę parę sztuk. Wyjedzą te dobre. Zostanie im niedobrze. Dobra, ja idę z wodą dla nich. Bo im się na pewno chce wody. Mają tu wodę? Nie, tu jest zamarznięty. Ale nie jest tak mocno zamarznięty. Dobra, niech sobie jedzą. Zjeżdżamy. Zaraz im wodę wstawimy. Szybko to robić, bo mam 40% baterii. Ale nie ma dużego mrozu. Nie ma dużego mrozu. Zobaczcie, jak jedzą. I jedzą jęczmień. I jęczmień jedzą. Macie kubeczki. Kubeczki. Co maluszki? O, i zobaczcie, znowu nażar się szybko. On to głomodor. I zaraz kryka. Idziemy zobaczyć. I całe wiadro. 15 kg niecałe wchodzi. Całe wiadro poszło. Chodźcie, zobaczymy, co tu jest zgrane. Ale od śniegu biało jest. Chodźcie. Chodź, Kuba. Chodź. Chodź. No chodź. Chodź, chodź, chodź. Jak tu sytuacja? Tu sytuacja taka. Wiadro poszło, a tu nasze mamy lampę. Będzie troszkę gorzej. Dzięki za komentarze, za, że samice przyjechały. Zobaczcie. No co? No co? Miałem taką jedną, że dała się głaskać. Co? No co? No nie bój się. Nie bój się. Nie będę ich straszył. Nie wiem, gdzie tu jest gołąb. Mam gołębie dla Bolka. Mają tam żarcia. Chodź, Kubuś, chodź. Dobra, tu widzę, że jest jeszcze na trochę. To im wsypiemy. I pokażemy. Pokażemy jeszcze te gołąbki. Czekajcie, wsypię to, żeby już z wiadrem nie wchodzić. Dobra, i wróbelki se zjedzą. Będę miał. Zobaczcie, jak wyjadę. Wyjedzą wszystko na 100%. Tam widzę taki jeden dzień do jedzenia smutny. Tygrys. Co jest, dzieciaki? Jęczmień, co? Nauczycie się. Bolek powiedział, że się nauczycie. To i się nauczycie. Wyłączamy lampę. 19 godzina u mnie karmienie. Albo mnie wieczorne jest karmienie. Wodę chcą. Dobra, dam pauzę, idę szybko po wodę, może zdążę. Czekajcie, pauza. Dobra, jestem z wodą. Już tym dałem wodę. Ale pocztowe nie mają podgrzewacza. Zobaczcie, jak ładnie jedzą. Wszystko wyjadły. Jęczmień wyjedzą. Jęczmień może im zostać do jutra. Miałem dawać pół na pół, ale stwierdziłem. Będą głodne, to i zjedzą. Sam jęczmień. Daje 75 teraz. I dwa kubki jęczmienia, kubek mieszanki. Zobaczcie, pić im się chce. Ponik był zamarznięty. Nie markera, bo tą Budapeszkę już bym wyrzucił na ten. Ale tu jest ciemna.
To jest ciemna, to ją wyrzucimy już tam na zana. Damy ją do... Puścimy ją za parę dni. Fajna szpileczka. Niech leci. Tam omalowana. Poznajecie groszka bardzo ładna. Buta rozwiązanego. Karmienie. Godzina 19, panowie i panie. I ci, co nie mają gołębi. Tak u mnie wygląda karmienie. Zobaczcie. Grzebią, szukają, szukają. Zmiana karmy, dzieciaczki. Będzie straczka, straczka, klaczka. Pomału zmieniamy karmę, przygotowujemy, już będzie cały czas tak leciała karma. Nie ma, niech się pali światło im. Będą głodne. Przyjdę później, im zgaszę światło. To z markerem zaznaczę tą Budapeszkę na różowo. No zobaczcie, jaki tygrys, widzicie? Jęczmienia zjadł i lakczać mu się tak chciało. Kolega, Jarek przyjeżdża z żoną po pieska. W niedzielę. Zobaczymy, jak to będzie. Jutro jadę na 12 książeczki zrobić dla piesków. Mam zamarznięte, muszę pojnić wziąć do domu. Dobra, co? Jeszcze chwilkę tu nagramy. Pokażę wam jeszcze na końcu filmu. Oglądać do końca pieski, jak wyglądają. Tygrysy. Też z nimi mam tam kocioł. I zobaczcie, u mnie gdańskie normalnie. Wojtuś, u mnie normalnie, zobacz jak jęczmień, zobacz jak wsuwają. Nie ma tam. I gruchają, zobacz. Jednego nie ma oczywiście, nie wiem czy zginął przez jastrzębia, czy ktoś go złapał. Może sąsiad złapał w piwnicy, bo. Nie, żartuję. Sąsiad żartuje, nie łapałeś. Ale jakby ktoś go złapał, to znacie mnie, to go odkupię, za 5 dni go odkupię. Bo mam do pary, będę miał. Nie wiem, który tu. Wiem, że tu były 7 par miałem. Jednego nie ma, to nie wiem, czy samca, czy samicy. Co, jęczmień, co? Nauczycie się. Bolek. Tam kolega dzwonił do Bolka, kazali przez żyto dać. Bolek mówi, nie będzie, koni nie ma. Bolesław mówi, że koni nie ma, nie będzie żyta dawał. Czy przężyta, ja nie wiem. Taka sama cena, to lepiej im dać jęczmień. A jeszcze ten jęczmień nie jest kulący, gruby, fajny jak browarniany. Jakby go przewiał, to można było go sprzedać, panowie, jako browarnianego. Na rynku 120 kosztuje, a my po 80. Cena naprawdę jest wyśmienita. Jakby ktoś tam się pytał, po ile kupiliśmy jęczmień, 80 zł za metr. I w workach jest dobre 50 kilo. Nie tam, że 49,99. Zobaczcie. Mieszanki trochę dostały. O, jaki ładny groszek. Ciemny tylko. Co to jest? O, on dobry jest. Dobry jesteś. Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry. A tobie ktoś obrączkę uciął, że masz dwie skórki niebieskie? Ktoś ci chyba obrączkę ściął. Nie. O, ta z Gdańska jest u mnie bardzo ładna samica, szczupła. Ta o, na niebieskich znakach. Głodne, głodne, zobaczcie. Nie ma, dopiero dostaną, jak będą czyste karmiczki. Nie ma, przyjdę za godzinę, zgasić im światło. O, to ten łobuz. Jakie piórka dostała. Moja stara samica. Co tu wam jeszcze nagrać? Jedzą mu łobuzy. Buta mam rozwiązanego. Nie wiem, jak się zabiorę. Z wiaderkiem, z konewką i z pojnikiem. Dobra, nie straszymy ich. One i tak się nie boją niczego. Tak jest. Nie za ciemno, może by zgonił. Żartuję. Bo napisalibyście, że świr, nie? Pojnik wezmę. Dobra, idziemy szybko. Latarka. Też ją biorę. Też ją biorę. Szybko dogramy jeszcze pieski.
Mam duże wypuszczone. Pokażę wam małe. Jednego Jarek zabiera. Żona jego nie. Od werfla, od wywrotka. Zamiast wywrotka to dostanie psa. Sparzy z wywrotkiem swoim. Co, Feruś? Do małych chcesz, co? Jeszcze nie. Połaź sobie, odpocznij od nich, bo ci cycki odgryzają już. W piątek jeden wyjeżdża do marchewki. Suszka. Jutro jest czwartek. Jeszcze drzewa muszę nawieść, ale jest ciepło. 19 z groszami, 30. No jeden gołębnik, ciach, ciach. Moment. Dobra, czekajcie. Już wam pokazuję. Jeszcze latarka mi spadła. Już wam pokazuję piesiaki. Ten bałagan. Dobra, panowie. Idziemy do tygrysu. Ośmiało. Chodźcie. Takie tygrysy jak urosły, zobaczcie. Już same jedzą. Cio? Cio? No cio? Najedzone chcą spać. Cio? Cio? Dziudziuś, stawaj. Stawaj szybko. Tutaj do filmu, stawaj. Koszkodan, jeden i drugi. Przed chwilą się z nimi wygłupiałem. Chodź, no chodź, chodź, no chodź, no chodź szybko. Mamy zawołał. Tak, ja idę drzewo zaraz, chodź, Fera, przywiozę. Leci. Mamusia przyszła. I do cyca. I do cyca, zobaczcie. Ale one jedzą już same i karmimy. A bałagan tu syf. Zaraz będzie piszczała. Dałem im tu mleka. A nie były. Nie są głodne, wiesz? Bo im dawałem, nie są głodne. Już spałyby. W piątek jeden wyjeżdża. Jarek z żoną przyjedzie w niedzielę, weźmie samczyka, pieska. Jutro na 12 do wetrynarza, jak książeczki widzę robić i szczepić je. To ciebie, no, że jutro na 12 dzwoniłem do wetrynarza. Tego naszego. Nie, ona ma coś, tylko trzeba teraz poprawić jej. Zobaczcie, jakie tygrysy. Dobra, panowie, komu się podobał film, a nie dajesz subskrypcji, to subskrybuj. U nas jest zwierzyniec. Sami widzicie, jest roboty, jest pracy, jest wszystkiego. I wykończenie domu, i to, i zwierzaki, i tamto. Dobra, żona jeszcze firmę budowlaną otworzyła. Ogień ma, prawie żony nie mam. Tyle. To dopiero początek. Słyszycie? Dopiero początek. Ja muszę żonę jakoś szukać. Szukać żonę, czy nie? A może przyjdzie posprząta. Żona mówi, że szukał żony, to przyjdzie na jej posprząta, nie? To i obiad jeszcze pozwala ugotować. Moja żona w porządku, nie? Dobrze. Dobra, śmiejemy się, pozdrawiamy serdecznie. Wejdźcie na kanał. Jaki masz kanał? Zapraszam na kanał Gładzińska Usługi Budowlane. Dzisiaj w kasku widziałem ją. Jakimś różowym. Różowy kask. Napiszę sobie kierownik na głowie, nie? Na czole. Pozdrawiamy, do zobaczenia, panowie. Komu się podobał film, a nie dajesz subskrypcji, to zasubskrybuj i wejdź na kanał Gładzińska Usługi Budowlane, tak? Ogólnobudowlane. Przepraszam, Gładzińska Ogólnobudowlane Usługi. Pozdrawiamy, do zobaczenia na kolejnych świrowanych filmach.